To jest randomowa chatka, pośrodku niczego, 136 km od najbliższej cywilizacji. Tak dla perspektywy, znajduje się ona dokładnie tutaj. A to jest Mateusz, który tutaj mieszka. No dobra, nie w tej chatce, kawałek dalej. Gdzieś tam. W tym filmie przeżyjemy 24 godziny na prawdziwej stacji polarnej, a ja postaram się je odwzorować u siebie, w Poznaniu. Dzień zaczynamy bardzo wcześnie. Jeżeli mam akurat dyżur meteorologiczny, to mam obserwację o 6.40. W moim przypadku największym wyzwaniem jest nieprzespanie budzika. No a na Mateusza czekają trochę inne zagrożenia. Żyją tutaj niedźwiedzie, morsy, renifery. Co mi się tu wpychają? Ja tu leżałem. Foki, lisy, no ten akurat wygląda bardzo przyjaźnie. Ale za to niedźwiedzie nauczyły się zostawiać pułapki, także trzeba uważać. Aby wyjść z bazy nie jest to takie proste, trzeba mieć zawsze broń przy sobie. Jeszcze mamy rakietnicę sygnałową oraz radio. No to ja mam psa obronnego i telefon. Jesteśmy na terenie Białego Niedźwiedzia, nigdy nie wiemy gdzie on jest, jak się zachowa. Tu widzimy, że po okolicy chodził nam lisiu, a tam mamy bazę, więc bardzo blisko. No dobra, ale jesteśmy na obserwacji. Moja wyglądała tak. Moja obserwacja... No ładnie jest, no. No a Mateusz opowie wam o swojej profesjonalnej obserwacji meteorologicznej. Zapraszam. Musimy odejść od bazy, żeby widzieć całe niebo i określamy sobie, jakie chmurki mamy, na jakiej wysokości jest ich podstawa, jaka jest widzialność i czy są jakieś dodatkowe zjawiska. Wklepuję wszystko w komputer, wysyłamy do służby meteorologicznej norweskiej, oni na podstawie tego robią prognozy pogody, a my sobie zbieramy te dane do naszych badań. Wracamy do domu, no i... Coś by się zjadło. Zaraz czas na śniadanie. Dyżurny będzie budził takim dzwonem. O 8 mamy obowiązkowe śniadanie, żeby w miarę wszyscy o jednej porze pracowali. Najpierw trzeba zrobić jakieś zakupy. Ja wybrałem się do Biedry, ale nie pokażę wam której, żebyście nie rozkminili, gdzie mieszkam. A tu macie dyskotekowe awokado. Tak się fajnie świeciło. No a na stacji wygląda to tak. Mamy magazyn. I po prostu jak coś potrzebuję, może budyń. Bierzemy budyń. I wychodzimy. No, ja musiałem zapłacić. Dobra, ale skąd na stacji się biorą takie rzeczy, które się szybko psują? Mamy takie zamrażary wielkie. Teraz trzeba znaleźć interesujący nasz produkt, wyjąć i możemy sobie jeść. A jak te wszystkie rzeczy tutaj trafiają? Kiedy my przypływamy w czerwcu, to statek przypływa z Polski z całym sprzętem, z naszymi rzeczami i z ekipą. I drugi taki transport jest pod koniec sierpnia. I tego jedzenia starcza nam na całą wyprawę. Finalnie tak wygląda śniadanie na stacji, a tak moje. Ale ja mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie do Mateusza. I są takie rzeczy z rzeczy kulinarnych, które ci brakuje? Nie wiem, przykładowo czekolady masz tylko wedla, abyś sobie zjadł coś innego. Ale ja już nauczony doświadczeniem zabieram taką wielką torbę z IKEA i różnych tam rzeczy. Dobra, jedzenie jedzeniem, ale co z wodą? Żeby mieć wodę w stacji, to nie jest wszystko takie proste. Wrzucamy wodę do zbiornika, w którym się topi. No i stąd mamy wodę użytkową. Słuchajcie, u mnie nie ma śniegu, ale mam trochę lodu w zamrażarce. Także to będzie moja dzisiejsza woda użytkowa. A skąd się bierze lód na stacji polarnej? Trochę brzmi jak jakiś początek suchego żartu. Nie, to nie jest żart. Bierze się go z podłogi. Normalnie leży se na dworze. Z lodowca polecam. Pamiętacie obserwację? Będziemy ją powtarzać co 3 godziny. Przez cały dzień i całą noc. Godzina 10. Kolejna obserwacja. U mnie są jakieś takie chmury nisko osadzone. Dobra, to jest stadion. Zdradzę wam teraz wielką tajemnicę, jak przewiduje się pogodę. Mamy na zewnątrz takie szklane kule, trzeba tu poczarować trochę, no i tam widzimy, że będzie ładnie. Jak coś to żart jest, nie? A tutaj druga magiczna sztuczka Mateusza. Spróbujemy zrobić sztuczkę. Mróz dzisiaj straszny, gorąca woda. Uwaga! Chciałem ją odwzorować, ale... no nie wyszło. Oprócz obserwacji, Mateusz raz w tygodniu zbiera próbki z 20 różnych miejsc wokół stacji, żeby je później badać, I guess. Ja nie mam skutera śnieżnego, ale mam za to hulajnogę. W sumie to nie, że moja, bo to, wiecie, taka na apkę. Ale pojechałem ją na testy. Jest to piach. Oprócz tego trzeba też dbać o samą stację. Jesteśmy tutaj w 9 osób i co tyle, ile nas jest tutaj na stacji, to mamy tak zwany dyżur stacyjny. Pilnujemy bazy, sprzątamy bazę, nasłuchujemy radia, robimy śniadanie dla wszystkich, obiad dla wszystkich, kolacja jest we własnym zakresie. No dobra, to ja też sobie zrobię dyżur. Trochę odkurzę, pozmywam, zrobię jakiś obiad, tak jak Mateusz. Dzisiaj mój czas gotowania i trzeba dla całej ekipy ziemniaki gotować. Tak wyglądał mój obiad, a tak Mateusza. Dzisiaj moja specjalność, schabik w sosie, ziemniory, jakieś surówki i jemy w 3 osoby, bo reszta w terenie jest. Zjedliśmy obiad i nagle zrobiła się 16, a to znaczy jedno. Kolejna obserwacja. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz, którą trzeba zabrać jako polarnik, to są kalosze. Kalosze to twój największy przyjaciel tutaj. A też mam kalosze, mniej użyteczne, ale mam. Taka ciekawostka, mamy tutaj na stacji
zegar słoneczny, bo za około miesiąc będziemy mieli już dzień polarny. Ciekawostka, na stronie internetowej Polskiej Stacji Polarnej możecie znaleźć kamerki, między innymi z tego miejsca. Co prawda ona się aktualizuje raz na tam kilkanaście minut, ale tutaj Mateusz do was macha. Sympatyczna sprawa. Kolejna obserwacja, tym razem na podłożu zauważyłem jakiś dziwny opad. Nie wiem co to. Zaraz wrócimy do obserwacji, ale najpierw reklama Gaminate'a. I to nie byle jaka, bo mamy nowość. Izotonik od Gaminate'a, przeznaczony dla wszystkich osób, które uprawiają jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, czyli nie dla mnie. Ale go stestuję. Tak jak klasyczny Gaminate, mamy tutaj zero cukru, mamy tutaj magiczny proszek, wsypujemy go do shakera, dwie miarki na 700 ml. Dolewamy wodą i wstrząsamy. To tyle macie w swojej ręce gotowego izotonika. Nice. Gaminate Hydration aktualnie ma trzy smaki: cytryna, malina i owoce egzotyczne. Ja mam ten trzeci i jest bardzo spoko. W opisie macie link do sklepu Gaminate'a. Kliknijcie, sprawdźcie Gaminate Hydration z kodem Dyrycho do 10% rabatu. A jeśli wydaje wam się, że Gaminate do was nie dowozi, to zobaczcie to. Zbliża się już 17, więc czas na trochę chilloutu. Zobaczmy, jak mieszka Mateusz. Pokój polarnika, co w nim mamy? Mamy łóżko, mamy biurko, mamy szafę, mamy wieszaki. I tyle nam do szczęścia potrzeba, a taki widok jest z okna. A do pracy mam daleko trochę, czyli tyle. Dwa kroki i to jest moje stanowisko pracy. Kolejna mała ciekawostka, przyleciał helikopter. Norwedzy mają tutaj swoje paliwo do helikopterów. Ja też mam ciekawostkę. Jednym z takich helikopterów Mateusz przesłał do mnie pocztówkę. Z bieguna, czajcie? Wygląda tak. Dzięki, Mati. Zobaczmy, co robią polarnicy w czasie wolnym. Mogą jeździć na snowboardzie. Obserwować naturę. Grać w gry. Niestety nie online. Ale dzięki planszówkom jest opcja na multiplayera. Ale jeszcze cofnijmy się na moment. Widzicie? Mateusz subskrybuje. Wy też to zróbcie. Idziemy na mecz. Mamy wuwuzelę. Zobaczymy, co to za drużyny tutaj grają. Można grać w piłkarzyki. A jeśli jest ładnie na dworze, to nawet... Piękna pogoda. Sam raz na rowerek. Chodzi oczywiście o rower stacjonarny. Jeśli myśleliście coś innego, to hahaha, ale z was głuptaski. No ale jest tu siłownia. Oprócz tego można odwiedzić chatkę, która znajduje się jakiś kilometr od bezpiecznych murów stacji, żeby nagrać ujęcia dla youtubera, potrzebne do miniatury filmu. Mowa o mnie i o tym filmie. Jestem na Google Maps i tutaj jest na takim cyplu coś, co się nazywa Wilczegodenhas? To jest stary domek traperski. Jesteśmy właśnie na Półwyspie Wilczka, przy starym husie traperskim. Jeżeli ktoś by zabłądził, może sobie tam spokojnie przenocować. Proszę państwa, mamy 19. Słońce schowało się za góry, za niedługo będzie zachodziło. A my wybieramy się na kolejną obserwację. Tym razem prosto z ogrodu patrzymy na niebo. Jest git. Sprawdzałem w Google Mapsach. Nie da się do was dojechać. Uber też nie dowozi, więc jak tam dotrzeć? W okresie letnim jest opcja dotarcia tutaj drogą morską. Płynie się z miasta Longyearbyen, no i trzeba to opłynąć. I jeszcze opcja jest helikopterem, ale to jest droga zabawa, a w okresie zimy dochodzi do tego skuter śnieżny. Ale żeby dojechać do tego miasta, to trzeba lodowcami się przebijać i to jest 250 km. Totalne odludzie. Trochę się tu czujemy jak na Księżycu albo w bazie kosmicznej. A jak długo trwa taka jedna wyprawa? Pod koniec czerwca mamy być już w Polsce, więc to jest rok z groszem. Jak to mówią, od obserwacji do obserwacji minęły 3 godziny. Po raz kolejny trzeba iść patrzeć. Czas na obserwację. Godzina. Prawie ta druga. Moje obserwacje na tym etapie wyglądały już w taki sposób, że po prostu wychodziłem na zewnątrz i patrzyłem w górę. To jest nic w porównaniu z tym, co musiał robić Mateusz, a i tak już mi się nie chciało. A przed nami jeszcze dwie. O pierwszej i o czwartej w nocy. Także jeśli coś ma mi spartolić ten challenge, to właśnie te kochane obserwacje. Znamy już potencjalne minusy mieszkania na biegunie. Na przykład, że możecie zaciupać niedźwiedź. Ale jakie są plusy? Nie masz tego hałasu, nie masz tego bombardowania cały czas jakimiś informacjami. Nie ma tak, że wychodzisz sobie na zewnątrz i masz reklamy, nie reklamy, samochody ci jeżdżą, hałasują ludzie inni. To jest bardzo spoko. A wiecie, co nie jest spoko? Obserwacja. O pierwszej w nocy. Nie ma spania. Godzina za 15 pierwsza. Trzeba zrobić obserwację. Ciemno. Ja muszę się przyznać, że tą obserwację to zrobiłem kamerą w domofonie. Przepraszam. Proszę państwa, mamy to. Przed nami już tylko jedna ostatnia obserwacja. Do zobaczenia o czwartej. Już trochę widać więcej. Mamy godzinę. Zaraz czwartą. No i kuźwa, nie wstałem. Szok! Niedowierzanie! Okazuje się, że nie nadaje się na polarnika. Mam nadzieję, że chociaż film wam się podobał. Jeśli tak, to kliknijcie tutaj. To jest film, w którym ostatnia dziewczyna na Discordzie wygrywa 1000 zł. Polecam. Pa, pa.